Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Jestem teraz jako Franklin i jadę właśnie do znacznika D po kolejną misję. Ostatnio chyba była misja związana z porywaniem tych aut, więc to jest oczywiście ten sam zleceniodawca, więc być może ma kolejne fury, bo tam coś mówił, że jeszcze kilka fur musimy dostarczyć, aby dostać zapłatę. No zobaczymy, czy to będzie akurat ta misja. Na razie oczywiście tam musimy dojechać. Czekajcie, to jest gdzieś tu. Nie, to nie będzie ta misja. To będzie chyba z federalnymi. Już widzę, że ten nasz, wiecie co. Teraz się zastanawiam. A nie, dobrze jest. Bo myślałem, że już nie tą postacią podjechałem. No dobra, przełączamy się na Trevora. Co oni tu kombinują znowu? Lokalizacja, czekajcie, coś tutaj jest. Na Franklina, tak? Zobaczmy, jak to działa. Przytrzymaj R2, gdy widok jest przybliżony na cel. Poza zasięgiem. Przybliżę troszeczkę. Franklin Clinton. No dobra, przeskanuj cele w Howick. To jest nasz główny cel w tej chwili. Gdzieś aż tam. Pierwszy cel jest już bliziutko. Ogólnie wszystkie trzy cele są niedaleko siebie. Chad Mulligan. Na razie go nie widzę. Może jest za budynkiem. A chyba jest. To nie ten. To nie oni, ten drugi. Nie oni, czekajcie, tutaj jest jeszcze jeden. Kurczę, teraz troszeczkę więcej tych celi się pokazało. Czekajcie, jak to jest daleko? No nie jest daleko, to jest gdzieś tu. Zaraz będziemy skanować po kolei. Poza zasięgiem. Skanuj. Nothing like a middle-aged throat fucking a dingy back alley to prove romance ain't dead. Merely a
Także nie oni. Tu jeszcze mamy. Chyba jest. Chad Mulligan. Śledź Chada Mulligana, aby odkryć, gdzie zaparkował samochód. Czyli to jest misja związana z tymi samochodami, rzeczywiście. Będziemy musieli mu pewnie gwizdnąć bryki. Albo brykę, nie wiem. Najpierw wiecie co? Trzeba dowiedzieć się, gdzie jest właśnie ta jego kryjówka. Dobra, schodzi tutaj. Jest. Chyba jest, tak? To on czy nie? Jest. A być może tędy wyjedzie, wiecie co? Tak mi się zdaje, że zaraz chyba wyjedzie. A nie, poszedł tu. Dobra, będzie chyba za nim jechał Franklin. Ale fureczka fajna. Dobra, musimy go śledzić, wiecie co? Lepiej, żeby nam nie zwiał. Dobra, wjechał tutaj w uliczkę. Przejedzie na drugą stronę, co? Tak jest, tu jest. Okej, okay, Franklin jest tutaj już niedaleko. Okej, okay. Będziemy musieli teraz go wypatrzeć, na którym piętrze jest. Okej, wiecie co, oddaliłem jak mogłem tą kamerę, niestety, ale teraz... No, jesteśmy za blisko po prostu. Ale gdzieś on tu gdzieś... Gdzieś tu musi być. Alright. Oh, this might help. Hey, can y'all still see me? I'm
To jest Franklin, czy nie? Po środku garażu mówi. Przybliż widok na źródło ciepła, na którym może być czat Z-Type. Tu siedzi ktoś. Tu jest ktoś. Zobaczymy jeszcze tego tu. Okej, fajna furka swoją drogą. Czekajcie. Na górę nie, ja muszę zjechać na dół i wyjechać stąd. O fuck. Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. Oh, fuck. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. Dobra, czekajcie, zmieścimy się tylko tędy. O kurczę, gliniarze nam na ogonie siedzą. Fuck, no niedobrze, niedobrze. Strasznie wiecie co, ciężko się jedzie tym samochodem. Chyba na tył ma napęd, bo rzuca go niesamowicie. Gdzie? Chcę tutaj zjechać i na razie im uciec. No później oczywiście wrócimy do tej moli całej. Odstawimy ten samochód. Kurczę, tutaj jest kolejny. Fuck. Aj, szlak by to trafił, wiecie co, niedobrze. Jadę w tą stronę, tutaj też są, cholera. Spróbuję zaraz się gdzieś zakamuflować, ale no kurczę, cały czas przede mną jest pełno gliniarzy. Jedziemy tu. Kurczę, za mną też jest jeden szlak. Dawaj. Może się uda teraz troszeczkę ich zgubić. Okej, na razie spokój, znaczy spokój, szukają nas. O szlak, ale żebym się wpakował w niezłe bagno, tutaj nie ma przejazdu. Jedziemy z tej strony. No mam nadzieję, że teraz ich zgubimy. Jest, udało się. Sorki.
Dobra, 2,5 km do celu. Odstawimy tą brykę i powinniśmy mieć zadanie ukończone. Ale tu ciasno. No dobra, teraz tylko wiecie co, dojechać do celu w miarę tak spokojnie, żebyśmy nic nie porozbijali. I powinno być w porządku. Tutaj skręcamy. Okej, super. Dobra, powoli, spokojnie, spokojnie. A cel już widzę tam na mapce. Czekajcie teraz, żebym dobrym zjazdem pojechał. Ale chyba dobrze pojechali. Stój, 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 stój. No właśnie. Nie walnij tylko w nic. Tędy. metrów do celu, więc bardzo bliziutko. Tu już jest lotnisko chyba. No, koleś, kurde. Dobrze, tędy? Chyba dobrze. Trochę ją potłukłem, poobijałem, ale... ale w nic takiego, wiecie co, solidnego nie przypieprzyłem. To tam są leciutkie takie obtarcia, więc... No, powinniśmy mieć to zaliczone. O, fuck, to jest... A nie, dobrze, tutaj. I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. No i dobra. Po lewej powiadasz, no to tam pojedziemy. W sumie cały ten hangar chyba to jest jego. Oh, there she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they make? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man. Right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now... It is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man, I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go. Dostań się do wyjścia z lotniska. Czekajcie, żeby mnie tutaj zaraz nie potrącili. Bierzemy pierwszy lepszy z brzegu samochód. Chyba nawet Michael takim jeździ. Okej, powolutku, wiecie co? Dobra, zapisz. Ukończono. Tak więc udało nam się ukończyć z niebowit. Kontynuuj. Zobaczmy jak na mapie sytuacja teraz będzie wyglądać. Czekajcie, kurde. Michael, masz u mnie dług młody. Martin od razu chce pomocy. Chciał ciebie, ale wciągnąłem w to Trevora. Nie dziękuję. Musimy pojechać na jego rancho przy Senora RD. No pojawił się tu znacznik z Michaelem. Gdzie jest te rancho? Gdzieś pewnie na przedmieściach, co? Tu jest M. Martin Madrazo. Ale czekajcie, ja tutaj miałem zaznaczonego Michaela na zielono, chyba nie? Czy to był niebieski kolor? Nie, to jest niebieski. W sumie chyba tam jak podjedziemy, to będzie w porządku.
Michael powinien być na miejscu, tak mi się zdaje. Tu jest jeszcze dla Trevora jakaś misja, Suburban. Ta wygląda jak dla Michaela misja, no ale Franklin też w niej będzie uczestniczył. No i tutaj mamy jeszcze rzeźnię dla Trevora. Dobrze, no ale tym się zajmiemy w następnych odcinkach. Jeśli wam się ten podobał, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.